EJ! Więc recenzję! No, to co chodzi po myśli wszystkich fanów, czy dwójka jest lepsza od jedynki? <ścoughs> jedna z tych pytań w stylu, czy ta sukienka mnie pogrubia? Otóż, moim zdaniem, powiem, że jest lepsza od jedynki, ale nie byłem fanem jedynki wcześniej, także. Guardians of the Galaxy Volume 2, czyli Strażnicy Galaktyki 2. Nowe dzieło Jamesa Gala, na które wszyscy fani Strażników 1 oraz w ogóle chyba świata marvelowskiego czekali z utęsknieniem. No bo 1 była niespodziewanym sukcesem. Czemu mówię niespodziewanym? No bo to kolorowa, pełna żartów, bajka w kosmosie. No mnie osobiście aż tak bardzo nie kupiła i czuję się troszeczkę jak taki dzieciak, co w szkole widzi, jak wszyscy chłopcy naokoło kochają się w jakiejś najładniejszej dziewczynie, a mi się ona po prostu nie podoba. G no i powiem wam, że po seansie dwójki mam ochotę wrócić do jedynki i dać jej jeszcze raz szansę. Ponieważ część druga zrobiła naprawdę dobre wrażenie na mnie, pomimo że jest jednym wielkim bałaganem. Ale takim, który przyjemnie się ogląda. Zawsze na początku recenzji zarysowuję fabułę w dwóch, trzech zdaniach. Houston, mamy problem, ale... Otóż nasi bohaterowie są w tarapatach związanych ze złotymi ludźmi. Generalnie Peter spotyka swojego ojca. Inna część guardiansów w tym czasie robi coś innego gdzie indziej. Jeszcze inni bohaterowie robią coś indziej, gdzie indziej. I na koniec wszystko jakoś tam się zawiązuje. I znowu muszą ratować galaktykę w zasadzie. Czytała Krystyna Czubówna. I teraz najważniejsze słowa tej recenzji, więc się skupcie. Nie spać tam przed monitorem! Otóż to jest klucz tego filmu, tu jest tak dużo wszystkiego, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jako, że Skurczybyki z Ameryki mieli trochę szybciej przed premiery, więc też już swoje recenzje porzucali, powiem Wam tylko tyle, że co człowiek to inna opinia. Także wszystko, co tu powiem, to w 100% moje subiektywne odczucia, nie byłbym w ogóle zdziwiony, jeśli ktoś mi powiedział, że zupełnie na odwrót się czuję w stosunku do pewnych wątków czy bohaterów. No bo w strażnikach 2 mamy po prostu nadmiar wszystkiego, co czasem działa na plus, czasem nie zady na Bardzo podoba mi się, że James Gunn skupił się na związkach i relacjach między bohaterami oraz ich przeszłościach. Ten film zdecydowanie pozwala nam zrozumieć bohaterów ich motywacje, przyzwyczaić się do nich, polubić ich. Pokazuje dużo minusów tych bohaterów. Dzięki temu są o wiele bardziej realistyczni i łatwiej się nimi tożsami nawet z takim. Shopem, który gada. Jeśli chodzi o ilość relacji między bohaterami, które tutaj poruszył reżyser, jest ich tak dużo, że z jednej strony jestem po prostu zachwycony, bo to jest to, co lubię w kinie, z drugiej strony ciężko się na niektórych skupić, ponieważ jest ich tak dużo. Na przykład weźmy sobie postać Jandu, tej Michael Rooker świetnej roli, gdzie naprawdę jest on dużo ciekawszą postacią w tym filmie niż w poprzednim, ale jednak pewne wydarzenia z nim związane, szczególnie pod koniec filmu, troszeczkę mnie nie kupiły. Mam wrażenie, że zabrakło tutaj podbudowy w pierwszym filmie, który by to naprawdę ułatwił. Lecąc dalej, głównym wątkiem filmu chyba jest star -Lord, poznający. Swoją przeszłość, swoją rodzinę, swojego ojca. W tej roli świetny Kurt Russell, aczkolwiek scenariusz dał mu troszeczkę za dużo takich wyjaśniających dialogów, przez co część tego wątku do mnie trafiła, ale momentami miałem wrażenie, że trochę za mało czasu poświęcono tej relacji. Albo sytuacja Petera z Gamorą. Dalej mamy Gamorę i jej sytuację z siostrą, z Nebulą, która tutaj dostaje duży backstory. Opowiada o swojej przyszłości związanej z siostrą i Stanosem, która rzuca nowe światło na jej postać. Rozumiem, dlaczego nienawidzi siostr. Moglibyśmy też mówić o związkach między Roketem a resztą ekipy. Relacji, które są tutaj nakreślone w filmie, jest tak dużo, że momentami musimy się zastanowić, czy to nie jest aby troszkę na siłę. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby zamiast na sześciu wątkach skupić się na trzech, ale troszkę bardziej. Ale jak na taką ilość relacji, o jakich podjął się opowiedzieć nam James Gunn. I tak naprawdę bardzo dobra robota. W sumie właśnie dlatego mam ochotę teraz obejrzeć jedynkę, bo lepiej poznałem tych bohaterów i po prostu chciałbym jeszcze raz przeżyć z nimi przygodę z pierwszej części. Akcja w filmie jest bardzo dobra, ale zdecydowanie na drugim planie, za humorem. Ponieważ mamy tu wizualia, które są przepiękne w całej galaktyce, te sceny akcji są bogate, mimo wszystko to humor gra tu pierwsze skrzydło. Oj tak, jest go tak dużo, że pomimo, że co drugi żart przynajmniej dla mnie nie zadziałał, i tak śmiałem się praktycznie non stop. Zdecydowanie film dla mnie kradnie po prostu drugs, którego tutaj gra Dave Batista, to no po prostu nasterydowany mięśnie, który okazuje się, że jest naprawdę solidnym aktorem. Ma od cholery kwestii i one-linersów, takich szybkich dowcipów, które naprawdę siadają, bo prostu śmiają się w głos, razem zresztą z całą salą kinową. Są też takie dowcipy, które gdzieś tam przez cały film się przebijają, jak z małym Grutem, który jest po prostu uroczy, ale też głupi. Naokoło tego są budowane do dowcipy kilka razy w filmie, kiedy bohaterowie coś od niego chcą, a on nie rozumie. Część żartów niestety do mnie nie trafiła. Po prostu humor momentami jest głupi i suchy. I to ja bardzo lubię. Ale momentami to jest po prostu jeden krok za daleko. Weźmy sobie na przykład nasze czarne charaktery, naokoło których jest trochę humoru złotych ludzi. Wizualnie... Okej, okay, są ciekawi, ale wszystko inne to po prostu nie zagrało. Momentami po prostu trzeba znać, umiar, tu było tego za dużo. To mógł być podtytuł tego filmu. Strażnicy Galaktyki i wszystkiego za dużo. Muzyka znowu gra odpowiednią rolę w filmie, jednak jest zdecydowanie gorsza, przynajmniej moim zdaniem, od tej z jedynki, ponieważ tak naprawdę nic mi nie zapadło w pamięć po filmie. A przepraszam bardzo, Ukaczaka, Ukaczaka, albo tam parę innych piosenek do tej pory pamiętam. Jeśli chodzi o scenariusz, i fabułę filmu, no to znowu to jest po prostu bałagan. Na początku się coś dzieje, jedni ścigają tych, ten jest tu, robi tam, potem nasi bohaterowie. Są rozdzieleni, jedni przebywają na planecie z ojcem. Starlorda, inni są w innym miejscu, w więzieniu, z którego muszą się wyłamać. Tak naprawdę ta ilość tych wątków pobocznych gdzieś tam się cały czas przenika między scenami i wszystko nie wiadomo do czego prowadzi, no tak naprawdę dopiero koniec filmu znowu wyjaśnia o co chodzi i galaktyka musi być znowu ocalona. Ten film jest po prostu jak taki wózek na zakupach w markecie, z którego aż się wysypuje. Każdy dla siebie coś znajdzie, ale jest tego troszeczkę za dużo. Po wyjściu z kina miałem fizyczny ból głowy, pierwszy raz w moim życiu. Znaczy nie pierwszy raz w życiu ból głowy, tylko po wyjściu z kina. I nie mówię tego w sensie, że. <laughs> Jestem snob. Nie no, może ciśnienie się zmieniało i tak, go miał ból głowy, bo burze były na przykład tego dnia. Nie wiem. Ale wiem, że coś jest na rzeczy, że ilość efektów wizualnych, muzycznych, scen, czegoś co lata błyszczy na ekranie. Jest tak duża, że naprawdę może przytłoczyć. Ale z drugiej strony tutaj też możemy znaleźć ten plus, który dla mnie bardzo zadziałał, czyli to, że wreszcie widziałem wiele różnych cywilizacji, planet, miejsc, które odwiedzamy. I to jest to, co lubię w Strażnikach Galaktyki, że wreszcie widzimy jakąś galaktykę, której trzeba bronić. W ogóle efekty specjalne i design w tym filmie różnych bohaterów, postaci, statków, wszystko to gra moim zdaniem perfekcyjnie. I pomimo, że wygląda to, żebym narzekał, naprawdę dobrze się bawiłem i polecam wszystkim ten film. Guardians of the Galaxy 2 jest zdecydowanie bardzo dobry Sequelem, dlatego strażnicy Galaktyki 2 dostają ode mnie. 7,5. Nie, wiecie co? Fakit. Bawiłem się dobrze. Dostają ode mnie 8. No bo tak szczerze, minęły ze dwa dni od tego filmu. Ja mam dużo czasu, żeby przemyśleć, i mam ochotę iść jeszcze raz. Mam ochotę obejrzeć jedynkę. Część żartów, jak sobie przypomnę to w tej chwili aż mam ochotę, komuś powiedzieć, bo po prostu są śmieszne. Tak jak mówiłem, efekty są super. James Gunn dodatkowo nie skupił się tylko na jabce w kosmosie pełnej efektów specjalnych, której trochę jest, ale skupił się na bohaterach i ich relacjach. Czyli to, co bym chciał od niego przed filmem. Troszeczkę za dużo tego wszystkiego wrzucił do tego kotła i ta zupa aż się wylewa, ale nie będę aż tak bardzo narzekał, ponieważ naprawdę dobrze się bawiłem jest to moim zdaniem świetna kontynuacja, także wszystkim Wam polecam. Dodatkowo przed filmem nie sądziłem, że będę chciał zrobić spoiler talk, ale teraz jest tak dużo rzeczy, o których bym chciał porozmawiać, że spodziewajcie się na moim kanale spoiler talku, w którym sobie porozmawiamy o szczegółach tego filmu. Huh! Dajcie znać, jak Wam się podobał, kto był Waszą ulubioną postacią w tym filmie Dzięki bardzo za uwagę, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.